Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K22 My GM. W poprzednim odcinku oczywiście mieliśmy galę Clash of Champions. No i tam poznaliśmy m.in. nowe mistrzynie tag teamu, pierwsze mistrzynie też w ogóle, Shayna Baszler i Asuka. Mamy też nowego mistrza, Brock Lesnar, który dostał właśnie okazję przez to, że Nakamura nie mógł zawalczyć na tej gali. Dostał okazję, wykorzystał ją i jest nowym mistrzem. Mistrzynią dalej jest Bayley, która pokonała z łatwością Biankę, Eddie Guerrero i Mysterio, dalej mistrzami tag teamu. No i przed nami oczywiście teraz będzie pay-per-view Hell in a Cell. I tak, co tutaj mamy do zrobienia? Bianca Belair. Aha, chce wygrać następną swoją walkę. Ja nie będę tego decydował o tym. Jak wygrasz, to wygrasz. Jak nie, to nie, no przykro mi. Dobra, main event nasz. Może to jest za wcześnie, więc na razie jeszcze może jak Nakamura wraca, dajmy mu walkę z AJ-em, niech może skończą, znaczy może nie niech skończą, tylko niech powoli kończą tam swoją rywalizację, bo jednak właśnie jak jest na trzecim poziomie, chciałbym wykorzystać rywalizację, żeby doszło do czwartego, ostatniego poziomu. Dobra, tak tym teraz, no inaczej się nie da budować tej rywalizacji, więc Mysterio i Guerrero, którzy niestety pewnie wypadną. Albo może niech odpoczną jeden tydzień, sobie, niech sobie jeden tydzień odpoczną. Opener zrobimy pomiędzy może Bianką a kim? Aską. Czy to jest dobry pomysł? Przydałoby się, myślę, jednak może jednak w ogóle zrobić taką walkę, bo jednak fajnie byłoby skończyć ich rywalizację też, skoro to jest na czwartym poziomie. Jakie tu jeszcze mamy ciekawe rywalizacje? To się dopiero zaczyna. Cross i Biggie, to nie jest zbytnio szczerze ciekawie. Co możemy jeszcze zobaczyć? Seth Rollins, myślę, że ciekawa opcja, aby on zawalczył. Na przykład z Ciną, to jest dobra opcja. Seth Rollins, Cina, może dajmy im Extreme Rules walkę. Zobaczyłbym, jednak bym zobaczył. A nie, mamy jedną walkę kobiet. Dobra, to jeszcze jakiś tag team by się przydało. Może Dirty Dogs, niech dostaną jakieś małe, może nie, jakieś duże doświadczenie, ale jednak niech zawalczą. Może przed Riddle i Big E, czemu nie? Nie ma to jakoś dużo sensu, ale niechby taka będzie walka. Charity zróbmy. Może. Kto niech zrobi Charity? Niech zrobi na przykład. Bayley nie ma sensu. Rey niech zrobi Charity. Charity też drugi raz niech zrobi Bianca i jedno self-promo zróbmy. Może Naomi. Nie wiem, nie Naomi, tylko Kane może. Coś takiego. Show Logistics. Jeśli byśmy wydali wszystko najdroższe, to nie będzie tu nas stać na to. Arenę możemy sobie na tam pozwolić. Tu możemy zrobić coś takiego, myślę. Freelancerzy jacy są. Owens nie jest nam potrzebny, więc nie będę go na razie zdobywał. Montesford jeszcze nie jest nam potrzebny, ale może nam być w przyszłości potrzebny, jak nie będziemy mieli już Riddla też i Bo Hardy już nie jest. Znaczy po prostu po rywalizacji Dirty Dogs z Guerrero i Mysterio. Legendę to jest Undertaker dalej. Strasznie bym już go chciał użyć, ale te pieniądze niestety mnie odstraszają szczerze. I jednak nie chciał. Hellspa mógłbym użyć w sumie na kim? Na Edim, bo on nie zawalczy. Nie będzie tak nic walczył, więc może jako przykład sobie odpocząć. Może weźmy sobie Free Special Effects. To byłoby dobre, tak. Weźmy Free Special Effects. I teraz tak, weźmy na to, wróćmy na Show Logistics, Free Special Effects, dajemy to najlepsze i tu możemy dać najlepsze i tu najlepsze. Dobra, no i teraz, choć czy może jednak wolałbym zainwestować w wielką arenę, może jednak, chyba tak, chyba bym wolał zainwestować w wielką arenę. Co jest ważniejsze, advertising czy crew? Tutaj mam 8000 fanów, tutaj nie będzie tu z fanami coś związanego, więc dobra, tak zróbmy to. No i dobra, wszystko jest chyba gotowe. Most popular fight each other. Czy to w To The Moon jest mi tak bardzo potrzebne? Wątpię szczerze, a jeszcze raz wróćmy do tych parę kartów, jakie tu jeszcze mamy. No mamy ten Legend, znaczy Whisperer. To jest dość ciekawe, bo jednak moglibyśmy podpisać jakiegoś zawodnika za darmo. Znaczy legendę jakąś, tylko właśnie przydałoby się najlepiej, aby. Ja bym chciał, żeby się udało, ale nie ma pewnie szans na to, żeby Undertaker na 10 tygodni dało się go wziąć i na przykład nie płaci za to. Byłoby to bardzo fajne. Dobra, co tu jeszcze mamy z Power Cards? Mamy This is War, no to się nie uda, bo zrobić na żadnej gali. Instigator,
to jest, że właśnie rywalizacje podniosą się o jeden poziom. To The Moon to nie wiem, jakoś nie chcę tego używać na razie. Contract Negotiation, w sumie czemu nie można użyć Weeks Remaining? Bailey ma 19, a Styles 18, dość ciekawe. Ten ma 2, Rollins, jemu bym dał. Bardzo fajnie, bardzo, bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Chyba, że to jest Stamina, czy i Weeks mi się Remaining nie pokazuje, ale chyba nie. Bardzo mi się to mega podobało, jeśli Bailey miała 19 aż tygodni, byłoby super. Dobra, no to dobra, w sumie taką będziemy mieli, takie będziemy mieli starcia. Myślę, że szczerze oglądam tą walkę, bo to my już nieraz oglądaliśmy. Confirm booking. Pierwsza walka, Baszler Banks. Baszler pewnie niestety wypadnie z powodu kontuzji, bardzo to jest prawdopodobne. Ale jednak nie, super. I 3,5 gwiazdki walka, bardzo fajnie. Mister robi charity, 5000 nowych fanów. Tą walkę, tak jak mówiłem, oglądniemy. No i będzie trzeba szukać dla Lesnara możliwe rywale, jeśli Kane nie wygra z nim. Mam pewien właśnie pomysł, kto mógłby być rywalem Lesnara. I to byłby taki Lesnar, no to znaczy rywal, to byłby taki, który po prostu nie budowaliby jakoś swojej rywalizacji, tylko by nagle się po prostu pojawił na Hell in a Cell, można by tak powiedzieć. A właśnie, no jeśli Kane wygra, no to Nakamura. Nie wiem właśnie szczerze, jak z tym Nakamurą. Myślę, że Nakamura dostanie swoją walkę gdzieś po środku jakiejś gali. W środku dwóch gali jakichś, na przykład po środku Hell in a Cell i następnej gali. Nie wiem, czy po Hell in a Cell jest Survivor Series? Nie, nie powinno być, bo pewnie. Chyba nie powinno być. Więc pewnie będzie. Pewnie nie będzie Survivor Series, a pewnie będzie TLC. No to po prostu między tymi galami Nakamura dostał swoją szansę i szczerze. Chciałbym tak, żeby nie wygrał, no bo jakoś nie potrzebuję Nakamura obecnie. Z pasem mam inne plany, lepsze jak na razie. Odnośnie właśnie tego pasa. Strasznie to bardzo żałuję, że nie ma tu walk na przykład Triple Threat Fatal 4-Way, bo to takie można było robić super walki, jeśli były takie właśnie stypulacje. No ale nic, musimy jakoś z tego żyć. Raz już jedną serię zrobiliśmy i tak przynajmniej w tej serii właśnie mamy tag teamy, pasy tag teamowe dla kobiet i dla mężczyzn, więc zawsze to coś. Zaczynamy to starcie Cena i Rollins. Ich walkę najbardziej zapamiętam, pomimo że na SummerSlam na przykład mieli tą walkę, gdzie były dwa pasy. Zawsze zapamiętam tą walkę na Raw, chyba to był pas United States, gdzie Cena właśnie, no Rollins złamał mu nos Cenie kolanem. Nie wiem, przez to może, że właśnie, chyba przez to, że złamany nos był Cena, zapamiętam tą walkę najbardziej pomiędzy nimi. No ale oczywiście właśnie walka, ta o dwa pasy to była największe ich starcie. Potem oczywiście Cena szybko odebrał na Night of Champions. A pas WWE dalej miał Rollins, aż oczywiście musiał zwakować przez tą kontuzję, jaką doznał. Rollins ogólnie mi się wydaje, że prawie tylko jedną porażkę ma w tej serii u mnie, więc możliwe, że też by mu się przydała walka o pas, zasłużyłby, myślę. Myślę właśnie, że takie starcie, bo ani, powiem tak, podpowiedź taka, ani Rollins, ani Styles to nie są zawodnicy, o których myślę ewentualnie dla Lesnara, ale myślę, że na przykład na TLC mógłby właśnie Rollins albo Styles zawalczyć o pas, będzie po prostu pewnie number one contender. Gdyby się dało, to bym zrobił triple threat pewnie, na któryś z nich dostanie walkę, najprawdopodobniej o pas. Bo jednak chciałbym, żeby obydwoje zawalczyli właśnie i Styles i właśnie Rollins. Figure four leg lock teraz poza ringiem, z którego oczywiście Rollins wychodzi. Rzucony teraz trafił te barykady. Cena wraca do ringu. Pewnie poczeka, czy pójdzie pewnie jednak za Rollinsem. Wykonał swój taunt, ale nie, jednak nie. Czy idzie? Stoi jednak i patrzy się na Rollinsa. Czeka, aż Rollins do niego przyjdzie. Rollins już będzie teraz zmierzał w jego kierunku. Kontruje dobrze Rollins, kolano teraz. Odwraca sobie Cena. Cena kontruje teraz. Kontra za kontra praktycznie tej walce. I teraz comeback włączył Cena. Ale nieudany. Nigdy się praktycznie jak komputery robią comeback, to nigdy się to nie udaje. Tak ze sobą komputery dwa robią. Rollins będzie miał baseball bat, ale nie będzie go mógł użyć. Belly to belly teraz.
wykonanie single. Kontra Rollinsa. Rollins został bliźnik natury przez to, że Cena przez ten comeback sobie uciekł od Signatura. Dobrze wychodzi z tego Cena, ale teraz już nie wychodzi z tego. Choć teraz łapie kij baseballowy, to pewnie on użyje go. Nie trafił, ale teraz trafił. I znowu Rollins wychodzi, ma Signaturę już. Ale uderza prosto w plecy Cena. Cena wychodzi teraz prosto w głowę. Prosto w głowę. Trzy razy już. Cztery. Cena dalej stoi. I nawet zabierają właśnie ten kij baseballowy. Nie wiem, czy mogą go złamać, bo oni będą tak bić się tym kijem aż do, nie wiem do kiedy. A niektóry się trądzi. Masz Signature Rollins, wytrąć ten kij baseballowy. Boję się, że właśnie się zablokowali, będą tak robić cały czas. W taki sposób obydwoje mogą skończyć już po tym show z kontuzją, a będą tak bardzo duże tyły broni. Teraz już chyba Rollins, nie wiem czy on... No, w końcu. I teraz Rollins nawet już... Nie robi sygnatury żadnej. Teraz wychodzi poza ring. Cena ma sygnaturę i finisher. Rollins weźmie jakąś nową broń, stół myślę. Nie. Młotek. I uderza po prostu tak w rękę Ciny. Drugi raz. Trzeci raz. I odkłada. I teraz będzie może chciał przypiąć, pewnie będzie chciał Cena, tylko wrogo daje na środek ringu. A nie, jednak nie, jednak co innego chciał. Ale teraz Cena podnosi Rollinsa. I mamy Attitude Adjustment. Trafione i prawdopodobnie zakończona walka. Tak jest, Cena wygrywa z Rollinsem, którego właśnie chwaliłem, że tak dużo porażeń nie miał, ale teraz odnosi porażkę z Ciną. Trzy i pół gwiazdki to bardzo dobrze jak na walkę, która nie ma rywalizacji, tak naprawdę. Od tej walki najmniej oczekuję, co teraz będzie, bo to pewnie będzie po prostu tragiczna walka na 4 gwiazdki pewnie, zostając życia. Dwie gwiazdki, no tak, niestety się to mogłem tego spodziewać. I ostatnia walka, Nakamura Styles, Tables Match, wygrywa Styles. I 3,5 gwiazdki. Trzeba, ta rywalizacja niestety nie idzie ich w górę. Zrobię możliwe, że call-out na następnym show. Candice LeRae tu wygrywa, ale te walki to szczerze są praktycznie właśnie no, co tydzień takie same. Więc nie szczerze to jednak już interesuje, co mi tutaj robią. Bo i tak wiem, że z nimi nie wygram, więc nie muszę się jakoś tu bardzo mega nimi interesować. Dobra, mamy skończone obydwa show, ale patrząc tak szczerze, to jednak ledwo co z nami wygrali akurat tym razem. 14 tysięcy nowych fanów, fajnie, zarobiliśmy bardzo dużo, co mnie mega cieszy, bo to mnie naprawdę bardzo cieszy, bo fani mnie już tak szczerze tak mocno nie interesują, bo wiem, że i tak nie wygram, a pieniądze są potrzebne zdecydowanie. Oni akurat stracili tym razem. To jest pewien sposób, to charity dawanie cały czas. Wiadomo, że to jest wykorzystywanie 20 tysięcy prawie by było to, ale to jest naprawdę robi swoje, myślę. Dobra, Ruth, dostaniesz tą walkę. Dobra, dostaniesz w przeciągu 3 tygodni, dostaniesz biegi, nie martw się. Pomimo, że prawdopodobnie zagram, żebyś nie wygrał, to dostaniesz tą walkę. Dobra, no to tak, co tutaj mamy? To by się mi na pewno przydało. Jest list popular. To jest łatwe dość nawet. W sumie po prostu Walter musi zawalczyć. Damy mu może jakiś tag team. Nie wiem, coś takiego może. W main evencie oczywiście zobaczymy walkę, która wiadomo było, że się wydarzy, czyli Kane, Lesnar. Dajmy im znowu Extreme Rules. Czemu nie? Opener. Jaki zobaczymy, jaką zobaczymy walkę w openerze. Myślę, że Banks i Bazer są na tym czwartym poziomie, ale może im zróbmy, albo tak, najpierw zróbmy self-promo, nie, zróbmy charity, albo nawet jeszcze inaczej, najpierw może jednak poróbmy te walki. W openerze możemy zobaczyć właśnie tag team, może niech Dirty Dogs właśnie zaczynają powoli tą rywalizację.
Dobra. I tak, kogo moglibyśmy zobaczyć? Bo tu jest na przykład, ta walka nie ma dużo sensu, ale na przykład Cena może coś wykorzysta, żeby Walter zrobił dobrą walkę i dajmy im tables match. No i tak, teraz Charity zróbmy Bianca Belair. Jedną callout musi być właśnie Nakamura i Styles, czy jednak oni zrobią callout, czy które w sumie mają większą. Przydałoby się, że Shayna odpoczęła, więc callout zróbmy taki. A oni mają rywalizację? Tak wygląda, by nie mieli rywalizacji. No właśnie, albo im to po prostu. Myślę, że jednak trzeba skończyć tą rywalizację, bo im pewnie to nie podniesie, a za to zróbmy to. Dobra, jeszcze tutaj, tak. Jedną walkę jeszcze musimy jakąś zrobić. Nie było. Nie, nie jest, jest tak. Nie ma walki żadnej kobiet. Więc myślę, że Banks i Bailey powinny się zmierzyć ze sobą. Bo trzeba, myślę, że zaczynać jakąś rywalizację ich o pas, oczywiście. Dobra, jeszcze Charity zróbmy w wykonaniu Biggiego. Czemu nie? Biggie to jest taka osoba, która na pewno pasuje do Charity. Dobra. Ustalamy sobie show, wszystko na najlepsze. No i dobra. Free Agents. Jest tutaj ktoś ciekawy bardzo. No nie jest nikt bardzo ciekawy. Mógłbym wziąć Charlotte na 5 tygodni, ale obecnie i tak walkę o pas kobiet mam zapewnioną, walkę o pas tag teamu mam, więc nie ma sensu. Samoa Joe nie jest mi potrzebny szczerze obecnie. No więc nikt nie jest mi stąd potrzebny. Legendy. Batista mi nie jest potrzebny. Walkę kobiet właśnie mamy na razie. Jeśli chodzi o pas, no to na razie też nie potrzebuję tutaj nikogo, bo obydwa plany już są gotowe. W sumie myślę, że nieważne kto wygra, to ten sam zawodnik zmierzy się z nimi na Hell in a Cell w klatce, oczywiście Hell in a Cell. Dobra, więc chyba wszystko teraz jest gotowe. Mamy to zrobione. Tutaj czy mam coś zrobić? No nie, nie musimy nic tutaj robić. Mam tutaj power cardy do użycia. I tak, może zamiast po prostu właśnie. Może zamiast kupowania jakiejś gwiazdy, weźmiemy sobie Health Spa. To może się dużo wykorzystać. Pre-match Physio i Get the Tables, może, czemu nie? Bo jednak dobrze mieć te właśnie te karty, że właśnie te walki będą lepiej oceniane, bo można zrobić naprawdę świetne show pod koniec już tej. Jak już będzie się zbliżało do końca, ta można tak powiedzieć. No bo jednak nie, może jednak będę się skupiał jeszcze bardzo na tej rywalizacji i właśnie dlatego może powinienem właśnie trzymać takie rzeczy i użyć potem. Dobra, więc możemy zaczynać to show. Wszystkie walki gotowe. Tak, wszystko jest gotowe. Zaczynamy. Tu może musimy w pierwszej walce oczywiście właśnie tworzyć rywalizację pomiędzy tymi dwoma tag teamami. Dwa, no ale właśnie to jest dopiero początek rywalizacji, więc następnie już będzie lepiej. Cena Walter też się boi o tą walkę, mam nadzieję, że Cena coś wyciśnie właśnie z tej walki. No nie wycisnął nic do swojej półtorej gwiazdki. Ale dostałem free arena crew booking przynajmniej. 10 tysięcy też mamy fanów na pewno zapewnionych. Tu walka też, kurde, no nie będzie to dobre show właśnie, bo to jest dopiero pierwsza walka. Stale Nakamura na czwartym poziomie, spoko i to oglądniemy oczywiście. Ale tak sobie właśnie teraz zobaczyłem, że to naprawdę jest bardzo słabe SmackDown, znaczy Raw. I prawdopodobnie stracimy fanów, pomimo że 10, ale te 10 tysięcy nigdy nie pójdzie tam naprawdę błoto tych fanów nowych, bo na przykład dajmy na to, że stracimy 20 tysięcy, to stracimy 10 już tylko, a nie 20 tysięcy, więc zawsze to coś. Jeśli by się udało, żeby SmackDown nie robił o charity, no to jeszcze udało się do nich jakoś dojść, to byśmy właśnie robili to charity. Zawsze mamy praktycznie 10 tysięcy gwarantowanych fanów. No to jest dużo. No zobaczymy jeszcze do końca. Do końca właśnie tej serii. Co się uda zrobić. Bo już teraz właśnie są te powoli momenty, że jeśli nie robisz dobrego show, to będą ci już fani nie tylko, że mało przychodzi, tylko już odchodzi powoli. Bo właśnie dochodzi do takiego pewnego momentu, że właśnie już fani bardziej prędzej mogą Introducing. odejść niż przyjść. My zaczynamy nasz main event, Brock Lesnar kontra Kane.
bierze swój rewanż za oczywiście tą walkę na Clash of Champions, gdzie stracił pas. Po części można powiedzieć, że on nie był przygotowany na Lesnara, no bo jednak spodziewał się Nakamury, a w ostatniej chwili to Lesnar się pojawił, bo Nakamura nie mógł zawalczyć, więc tak jest przygotowany, może lepiej się zaprezentuje, nie wiem, zobaczymy. Mam taką nadzieję, że przynajmniej się właśnie dobrze zaprezentuje, bo jednak Kane był świetnym mistrzem, według mnie, naprawdę pokonał Cena 2 razy, co już coś pokazuje. No i według mnie właśnie no, zasłużył, żeby jeśli miał przegrać, to nie w taki sposób na pewno. Lesnar wychodzi z tego dość szybko, z tego submissionu. Dobra, kolano od Kane'a, kolano teraz od Lesnara. Teraz będzie suplex, pewnie tak, snapmare suplex w wykonaniu Lesnara. Teraz submission wykonanie Lesnara, zobaczymy za to. Kane też oczywiście bez problemu z tego wychodzi. A teraz Lesnar będzie szybszy i on zrobi kolejny ruch, suplex. Taki, no nie, troszkę dziwnie wyglądający suplex, ale suplex. Lesnar nie wiem, czy chyba chce wyjść z ringu, czy nie wiem, co on próbuje zrobić. Ostatecznie by zaczekał na Kane, na Kane staje, Kane teraz odbija się od Lin i double czy dropkick, w sumie taki, czy missile dropkick. I teraz Kane pewnie nie chciał, nie zdąży na pewno wziąć jakąkolwiek broń, bo już to jest Lesnar i już uderza po prostu w głowę Kane'a i teraz te właśnie te uderzenia, które w sumie nie widziałem chyba na Clash of Champions, jeśli się nie mylę, chyba. Teraz będzie chciał Lesnar jakąś broń, Kane jakąś broń, Kane już. Lesnar jakąś broń, Kane już. Nie zdąży mu zabrać i teraz jeszcze zostaje uderzony młotkiem, teraz prosto w nogę, wychodzi teraz Kane. Kane wraca do ringu, Lesnar próbował za szybko go już złapać, Kane teraz właśnie z suplexem pewnie, tak, suplex. Lesnar ma sygnaturę, Kane będzie miał prawdopodobnie za niedługo. Rzuca teraz właśnie Lesnara, no ale inny, no i ma tą sygnaturę. Niestety chyba nie zdążysz, Kane. Tak, znowu nie zdążyłeś tą broń wziąć. Żaden z nich nie chce zadać ruchu, w końcu zostaje Kane. Kontruję. Będzie kolejny raz ten snapmare suplex w wykonaniu Lesnara poza ringiem. Wrzuci z powrotem Kane'a do ringu, czy nie? Wchodzi, po prostu go podniósł sobie i wchodzi do ringu. Kane, czy będzie chciał broń, czy wejść do ringu? Żadne z tych, bo Lesnar wychodzi, ale też rzucał z łatwością Lesnara. No Kane, nie nauczysz się chyba w życiu, kiedy. A nie, no nie, dobra, tym razem mu się udało. Nie będę na niego naskakiwał, ale kolejny raz prawie mu Lesnar zaatakował go przed tym, jak wziął broń. Wchodzi do ringu Kane, Lesnar wejdzie do ringu, czy idzie potem młotek? Tak, idzie potem młotek. Oj, Kane, niedobrze tam ta stuntujesz, bo właśnie się zaatakuje z łatwością. Lesnar znaczy, Kane ta wychodzi z tego. I Kane ma sygnaturę, teraz rzuca tutaj Lesnara. Headbutt i teraz już jest Lesnar tutaj na dole. Wkontruje i Lesnar może zrobić sygnaturę. Ale nie robi Irish Whip i Kane już jest znowu poza ringiem. I teraz jeden powerbomb chyba. Tak, jeden deadlift powerbomb. Ale już będzie chciał zrobić drugi? Nie. Chciał, znaczy w sumie może, ale Kane skontrował i Kane. Po co kolejna broń, Kane? Pomimo, że dobra, masz tą broń, ale po co ci kolejna?
Steel Chair, czy teraz dobrze, teraz Lesnar kontruje, znowu Kane, headbutt, Kane ma finishera już, jeśli nawet tak samo w sumie ma Lesnar, więc obydwoje mogą to zakończyć, kiedy będą chcieli. Teraz chyba Butterfly Super z wykonaniu Lesnara. I teraz po prostu w głowę, to krzesło, teraz w nogę. Wychodzi teraz Kane i Kitchen Sink. No na pewno już to trzeba przyznać, że Kane dużo lepiej się prezentuje niż na walce w Clash of Champions. Może właśnie to jest to, Kane nie był po prostu przygotowany na Lesnara, a teraz jest i wie, co się mógł spodziewać od Lesnara i lepiej się właśnie prezentuje. Pomimo, że na razie i tak właśnie Lesnar wygląda lepiej, no to się przynajmniej Kane lepiej prezentuje. Teraz może być niedobrze dla Kane'a, chyba że, no nie, jednak właśnie Lesnar wraca i prawdopodobnie będzie w F5, tam mi się wydaje. Ja choć na razie, nie wiem, cokolwiek chciał, to jest skontrowane i teraz Kane, chyba Vice Grip to jest taki. I już rzuca Lesnara o ziemię. I teraz ten młotek prosto w nogę. Piękny teraz Power Slam, Snapper Power Slam i Kane właśnie gotowy na Choke Slama. Wychodzi niestety z tego Lesnar i F5 teraz, ale to źle się naprawdę dla Kane'a złożyło. No bo to teraz będzie koniec walki niestety. Tak, Lesnar obronił pas, Lesnar jest dalej mistrzem WWE Championship. WWE Championship dalej obronił. Here is your winner and still the WWE Champion Brock Lesnar. Lesnar już rywala, pomimo że swojego jakby jeszcze nie znam, to ja znam i wiem, że będzie miał cięższą przeprawę niż przez Kane'a. To na pewno. Kane niestety wypada, ale no tak szczerze teraz, jak bardzo mi Kane jest potrzebny, prawie w ogóle, no bo o pas nie będzie walczył teraz przez dłuższy czas, no bo on już miał swoje właśnie teraz te walki, miał przez pas i myślę, że nowi zawodnicy teraz muszą walczyć, więc no na razie nie będzie o ten pas walczył i możliwe, że nawet na chwilę odejdzie, nie mówię, że na zawsze, ale możliwe, że na chwilę go nie, że zwolnię, ale po prostu nie będę z nim przedłużał kontraktu, bo on zawsze tam będzie do wzięcia. Powiem tak, jak na razie oni nie zrobili jakiejś niesamowitego show, to pewnie będą 4 gwiazdki, tak, więc to troszkę ich uratowało. Wiadomo, że my mamy słabą walkę, znaczy słabą kartę. 15 tysięcy fanów, dużo zarobiliśmy, super. Oni właśnie 1000 mniej, to jest to. To charity robi robotę, może jednak się jeszcze włączymy do walki z SmackDown. Kontrakt z Rollinsem się kończy, jemu oczywiście przedłużymy, bo na niego mam plany. Z Eddie, Eddie nie może, no dobra. Właśnie, take a week of health spa. Nie chcę robić 2 tygodnie, tylko Lesnar i Rollins, no dobra, czemu nie, choć to nie ma w ogóle sensu, ale dobra, zróbcie taką walkę. Dobra, no podoba mi się naprawdę ten odcinek, jest bardzo pozytywny, bo zarobiliśmy dużo, wracamy troszeczkę do walki, możliwe, że ze SmackDown w walce o tych fanów właśnie, więc naprawdę bardzo pozytywny odcinek. Free Agency są właśnie tu, Owens, jest Edge, muszę Edge'a muszę podpisać. No Edge to jest niesamowity zawodnik, który jak jest do wzięcia, to musisz go wziąć i to właśnie robię. Owens właśnie nie będzie mi potrzebny, ale Edge... No Edge to nie jest ten zawodnik, powiem tylko tyle, który miał walczyć ze Snarem, bo ja nie spodziewałem się Edge'a, że zobaczę go tutaj w Free Agentsach. Jakie mam legendy dalej do podpisania? Dalej to samo, nie ma nikt. Undertakera przed nie ma, nie wiem czy go SmackDown wzięło czy co. No dobra, nieważne. Na dzisiaj byłoby to tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!